Cześć paprotki, dostałam taką choję do ratowania, zajmę się nią przez jakiś tydzień, a potem ją oddaję aut, ale jak zawsze nowa roślina, nowa wiedza i postaram się ją jakoś uformować, no bo jak widać ona ma ze 30 lat, choć nie jest za bardzo rozrośnięta, to widać, że jednak no ma swoje lata, bo tutaj tysiące zasuszonych pędów, tam naprawdę jest masa takich zasuszonych liści, więc dzisiaj się nią zajmiemy. Zapraszam do oglądania. Ogólnie ta choja puściła w tym roku tylko ten malutki przyrost z tym malutkim pędzikiem, więc to nie jest jakiś dobry wynik. Co trzeba z nią zrobić? No oczywiście umyć liście, wyjąć te kratki, jakoś ją uformować, wyjąć zgniłe liście, usiąść suche pędy i to wszystko, co się prawdopodobnie pojawi tutaj, to też trzeba będzie się tym zająć. Tutaj mamy jakiś patyczek od storczyków, tu mamy ze trzy takie kratki, które podpina się rośliny, ale no ta roślina rośnie dziko, też jest tutaj trochę połamanych liści, pędów, postaram się coś ukorzenić, jeśli coś będzie do ukorzenienia, ale suche pędy też są, na przykład tu, tego to trzeba się pozbyć, bo jeszcze wejdzie w to choroba grzybicza, znaczy po prostu grzyb w to wejdzie, no i będzie po roślinie. Jeśli chodzi o początek, to postaram najpierw się rozplątać te choje z tych kratek. Nie będę tego nagrywał, bo to byłoby strasznie chaotyczne, już wam pokażę efekty. Jak na razie paprotki, to udało mi się usunąć tylko jedną kratkę, ponieważ te rośliny są strasznie zaplątane. Nie wiem, czy nie będę musiał tego ciąć, ponieważ no nie mogę tych roślin stąd wyjąć. Jak widać, to żeby to wyjąć, no to trzeba będzie chyba połamać te kratki. Tak mi się wydaje, że to jest jedyne wyjście, które, no, które mam. Nagrywam materiał dowodowy. Tej kratki nie da się wyjąć, to jest jakiś węzeł gordyjski, po prostu biorę jeden pęd, mi się udaje wyjąć, to drugi nagle się plącze, ta roślina to jest jakiś taki, nie jestem w stanie tego określić, no nadźgane to jest takie straszne. Tutaj jest tyle tych pętów, które oczywiście żaden nie mógł po prostu sobie rosnąć, tylko wszystkie są oplecione razy trzy w te kratki, więc no nie sposób tego wyjąć normalnie, więc muszę wycinać te trzy kratki. Jeszcze się postaram tą zieloną uratować, albo chociaż no może bym ją sobie tak skrócił, bo potrzebuję jednak czegoś, na czym będę mógł oprzeć tę roślinę. O, to mi się udało na razie wyjąć. No a cała reszta to taki kogiel-mogiel po prostu. Ale bardzo mi się podoba, lubię się tak babrać w roślinach i tak próbować coś z nimi zrobić. Tak, takie stare rośliny to bardzo lubię, bo można wtedy już, jak jest rozrośnięta, to już można dużo zrobić, nie trzeba czekać, nie trzeba myśleć, gdzie ta roślina urośnie, tylko po prostu wystarczy ją rozplątać, inaczej uformować i już wygląda świetnie. Tylko no, w tym przypadku zajmie mi to trochę czasu. Paprotki, pojawił się pewien problem, ponieważ tą kratkę dałam radę połamać, ale no ta jest jeszcze taka jakaś nowa i nie jestem w stanie jej połamać i co więcej, nie mogę jej też uciąć ani nożem, ani scyzorykiem. Znaczy, boże, scyzorykiem, sekatorem, przejęzyczyłam się. Ta tutaj kratka też mi część jeszcze została wzięła i muszę coś z tym zrobić, bo no to wygląda tak nieestetycznie, że mi to będzie po nocach jeszcze się śniło. Ogólnie to z tą kratką nie mam pojęcia, co zrobić. Może ją zostawię, ale jest strasznie wysoka i strasznie nieładna. I nawet jak roślina to obrośnie, to i tak ta kratka będzie, no po prostu, no widzimy jaka ona jest, takie brzydactwo z tej kratki. Więc jeszcze popracuję, ale czemu nie chcę tych pędów wyjmować? No dlatego, bo łamie liście takie żywe, zdrowe. A liście choi się, jak się ukorzenią, no to będą jak choja Kerry, po prostu będą sobie siedziały takie zielone liście przez 3 lata, aż ci w końcu zgniję. No, pracujemy dalej. Udało mi się paprotki jednak wyjąć tą ostatnią drabinkę, jednak jak trochę się w tym, no poplątałem sobie te, znaczy porozplątywałam sobie te pędy, to udało mi się. Zresztą to, że jest na nich mało liści, to działa na moją korzyść. Podłoża miałam nie zmieniać, więc go nie zmieniam, to już, no właściciel tej rośliny je zmieni, ale no ciężko trochę z tą roślinką, jest trochę uparta, jest, ale jak to ja mówię, najważniejszym narzędziem, którego potrzebuje się do roślin, jest cierpliwość, więc tu akurat mi jej nie brakuje. Paprotki, ta roślina jest, ogólnie ma tam ze 12 pędów, jest kilkanaście pędów do ucięcia, to już wam zaraz będę pokazywał dokładniej. Najdłuższy pęd ma około 1,5 metra, jest to ten tutaj, strasznie
No strasznie tutaj mu brakuje tych liści, trzeba będzie bardzo mocno ją pooplatać. Wyłysiały, tak jest. Ogólnie to trzeba będzie jeszcze z doniczki powyjmować te wszystkie sywki i no, pomyć liście tej rośliny, ponieważ ona jest. O, to są czyste liście. W sensie to jest młody listek, no ale widać, że taki czyściutki, a cała reszta jest, no. Widzicie, jak to jest, ale ogólnie ta roślina, widzę w niej duży potencjał i na pewno dużo się uda. Więc do zobaczenia. Paprotki udało mi się wyciąć wszystkie sucholce, tylko no tu jest jedna zaschnięta roślina, to jest dość kłopotliwe, więc myślę, czy by jej stąd nie zabrać, bo trochę mnie denerwuje to, bo takie pojedyncze sucholce ok, ale tu jest cały taki zbiór i tu no nie ma nic żywego, jeszcze pomyślę po prostu. A teraz będę zajmował się myciem liści, więc to jest jeden z miłych etapów zajmowania się roślinami, bo tak wiecie, tak. No się aż przyjemnie robi, jak patrzysz, ten kurz tak schodzi, no i wiecie o tym. Wszyscy, którzy kochają rośliny, wiedzą, że mycie liści potrafi być uspokajający i relaksujący. Listki już są umyte. Jak teraz patrzę paprotki, to ta choja tak naprawdę nie jest taka duża, jest taka. Ja bym powiedział, że nie jest znacznie większa od tej mojej. W sensie, o, to jest ta moja, no widzicie, że tutaj też są pędziki, też sobie tam coś schodzi, ale ogólnie to ta choja to. Ma dłuższe te pędy, ale ilością liści to się znacznie ta i ta nie różni. Znaczy, no, ta, no, tak ze 20% więcej bym powiedział. O, tutaj widzę teraz u mnie żółty listek. No, zawsze coś się trafi. Ogólnie to listków straciłem chyba 3. I ucinając pędy, to chyba znalazłem takich z 10 takich suchych, a to. Stwierdziłem, żeby pozbyć się tej starej bryły, no, korzeniowej, ogólnie tej starej rośliny, która tutaj zaschła, ale okazało się, że ta bryła jeszcze utrzymuje te boczne pędy, co sobie tutaj żyją, takie małe pypki. Znaczy, no nie takie małe pypki, no bo to w końcu jest taki pęd, a więc no nie mogę tego się pozbyć. Jeszcze to trochę może skrócę, ale to tylko tyle mogę zrobić. Jeśli chodzi o tą starą roślinę, jeszcze trochę tą ziemię oczyszczę. No. I teraz zaczyna się mój ulubiony etap, czyli upinanie rośliny, jakoś takie, no tworzenie z tej rośliny czegoś nowego. Dobrze, a więc paprotki. Tak to na razie wygląda. Postaram się jeszcze bardziej te pędy schować pod tymi liśćmi. No ale nie jest łatwo. Już jeden młody pędzik tutaj złamałem i nie wiem, co z nim zrobić. A poza tym popatrzyłem po tych liściach, zobaczyłem, że takie żółtawe, byłem ciekawy skąd to się bierze. Wziąłem, a tu prawie nic nie żywe. Ułamany pęd, który już kilka, myślę, że nawet miesięcy sobie radził tak po prostu sam. I przypatrzyłem się znowu, przepatrywałam i znalazłem jeszcze taki mały pędzik, który też. No a tutaj to ja ułamałam, taki młodziutki, strasznie mi przykro. No cóż, trzeba będzie ukorzenić, ale spokojnie. Ukorzeniam się, tylko martwię się o ten młody, bo młodych pędów się raczej nie ukorzenia. Ale tak jest z liśćmi. Pamiętajcie, stonki choi muszą być z liśćmi, bo inaczej to będą się latami ukorzeniać. Znam taką historię, ponieważ była ona moja. U choi, która jest trochę niżej, no to ja wam ją pokażę. Tu są takie choje, ta to kojarzycie, tą drugą też kojarzycie, ta co rosła w gąbce i ta co rosła ślicznie. A tu dosadziłem tą trzecią stonkę ze szklarenki, innej w ogóle choi, którą uciąłem długi pęd, po prostu jakiś taki na metr, i włożyłem do tej szklarenki. No i no nic nie rosło po prostu. W jedynym miejscu, gdzie był liść, puściłam i stonkę, cała reszta zgniła. Więc, no tak jak mówię, sezonki choi muszą być z liśćmi, bo inaczej to one się nie ukorzeniają po prostu. Dobrze, a więc paprotki, na koniec ta roślinka, ta choja, wygląda tak. Niestety z powodu wielkiej ilości łysych pędów, no widać te pędy. Nie mogłem niczego innego zrobić, postarałam się to zaplatać, ale już się bałam połamać, jeszcze tutaj nadłamałam. O. Powinno się zarosnąć. Ten pęd też bym zostawił, ale go uciąłem, ponieważ w dwóch miejscach go nadłamałem, więc już mało prawdopodobne, żeby w obydwu miejscach dał radę się zrosnąć. W sensie to drugie miejsce nie mogłoby się zrastać, zanim to pierwsze by się nie zrosnęło, przez co w tym drugim doszłoby do tego, żeby zaschło, przez co i tak by zaschła cały ten pęd od tego drugiego miejsca, więc uciąłem, a no, ta roślinka wygląda tak.
Według mnie jest duży progres, choć mogłem zrobić parę rzeczy inaczej. Mogłem zająć się najpierw tymi pędami bezlistnymi, a nie tymi listnymi, ponieważ stwierdziłem, że łatwiej będzie najpierw te listne. No i tak było, tylko że teraz te bezlistne są na górze, a te listne są jakby w głębi. No ale ta roślinka naprawdę nie wygląda źle, bardzo mi się podoba, tylko ta kratka mnie irytuje, to jest takie niesymetryczne. Spróbuję to ułamać albo usiąść, albo coś. I dzięki paprotki za oglądanie, do zobaczenia. Osób, które nie subskrybują kanału, oczywiście do tego zachęcam. No, a tutaj w formie ciekawostki taki listek. Jak pamiętacie, u mojej hoi był dokładnie taki sam, po prostu. No, ząb w ząb, taki sam. A do usłyszenia w następnym odcinku. No i pa, pa, paprotki.